8 milionów hektarów zbóż dojrzewa w Polsce. Już wkrótce na każdym skrawku pola zapanuje gorączka żniwna. W PGR Krotoszyn w województwie szczecińskim trafiliśmy na początek zbioru jęczmienia. Liczba kombajnów w kraju rośnie z roku na rok, ale one nie załatwią żniw. Poza PGR-ami mogą obsłużyć zaledwie 5% chłopskich gospodarstw. Stąd ważne jak co roku dobre przygotowanie sprzętu kółek rolniczych i zaopatrzenia w części zamienne. W Ciechanowskiem sklepy gminnych spółdzielni na pozór dobrze zaopatrzone. Ale ci klienci narzekają na brak kos, a nawet osełek do ostrzenia. Zaś analiza przeprowadzona przez Instytut Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wykazała, że przy najlepszej pogodzie 25% pól w Polsce musi być wciąż koszone ręcznie. Liczy się więc każda maszyna i każda kosa w rękach żniwiarza. Wyższa Szkoła Oficerska Milicji Obywatelskiej w Szczytnie. Aktu promocji dokonuje generał Tadeusz Pietrzak. Wśród kilkuset absolwentów jest grupa kobiet. Dotychczas podchorążowie, za chwilę oficerowie. Uroczysta chwila złożenia przysięgi. Szkoła w Szczytnie przygotowuje kadry oficerskie w kilku specjalnościach. Wśród kobiet są także inspektorki do spraw nieletnich. Przyszła chwila powitania licznie przybyłych na promocję rodzin. A dla tej pary podwójna uroczystość. Tego samego dnia promocja i ślub. Walka o czystość i porządek przypomina czasem pracę Syzyfa. Oto apetyczne zaplecze praskich delikatesów. W centrum Pragi, jak po bombardowaniu, rozbiera się jakieś stare rudery, już od kilku miesięcy. Tuż pod nosem Żoliborskiej Rady Narodowej wykwintny dom handlowy Merkury. Za taki porządek przydałaby się kara. Kombinat budownictwa miejskiego. Co za płotem, to nie nasze. Kulturę handlu i gastronomii poznaje się od podwórka. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia restauracji hotelu Metropol. Obok obierek mycie samochodów. Nie lepiej na zapleczu popularnej hali mirowskiej. Nawet reprezentacyjne sady żoliborskie mają swoje wstydliwe zakątki. Chyba po okresie łagodnej perswazji trzeba się wziąć za bloczki z mandatami. A przecież może być czysto także od kuchni, jak widać na przykładzie popularnej restauracji Kosmos na Żoliborzu. Dotychczas mieliśmy jedną patrię w Krynicy. Dziś mamy drugą w Częstochowie. Nowy hotel Orbisu na 215 miejsc w pokojach jedno-, dwuosobowych i apartamentach. Częstochowa, licznie odwiedzana przez turystów z kraju i z zagranicy, miała najniższy wskaźnik miejsc hotelowych w kraju. Dobrze zorganizowane, nowoczesne zaplecze gospodarcze. Kuchnia. Zdaniem specjalistów najlepiej urządzona w hotelach krajowych. Co będzie na talerzach, to już zależy tylko od kucharzy. Restauracja na 120 osób, kawiarnia i nocny bar.
Teraz już wszystko gotowe na przyjęcie pierwszych gości. Od hotelowej palmy po galowy strój portierów kategorii S. Na Bałtyku coraz modniejsze promy. Już dwa kursują na trasie Świnoujście - Istad w Szwecji, a obecnie Gryf otworzył nową stałą linię Gdańsk-Helsinki. Jest to prom samochodowo-pasażerski. Zabiera 120 samochodów osobowych i 18 ciężarówek. Na 300 pasażerów oczekuje 180 miejsc w kabinach sypialnych. Zapowiada się duża frekwencja. Biura turystyczne ochrzciły tę linię Bałtyk, Tatry, Balaton, Adriatyk. Korzystają z niej przede wszystkim turyści skandynawscy w drodze na południe Europy. Już wpływamy do portu w Helsinkach. Cumujemy w przystani pasażerskiej w samym centrum miasta. Podróż z Gdańska trwała 30 godzin. A są także amatorskie podróż okrężną. 3 doby w luksusowym pływającym hotelu. Czy te dziwaczne maszyny mają jakąś przyszłość przed sobą? Pierwsze wyścigi automobilów odbyły się we Francji w roku 1906, a już 50 lat liczy sobie słynny dziś 24-godzinny wyścig w Le Mans we Francji. Proszę się nie śmiać. Pół wieku temu zwycięzca na dystansie 2200 km osiągnął przeciętną szybkość 92 km na godzinę. Lata międzywojenne, konkurencja wielkich firm i wielkich kierowców. Stig, Caracciola, Nuvolari. Najtragiczniejszy dzień w historii Le Mans, rok 1955. Zderzają się dwa auta. Płonący motor jak pocisk wpada w tłum. 82 osoby zabite, 90 ciężko rannych. Masakra. Szok trwał krótko. Nie zatrzymał wyścigu o rekord szybkości, o sławę i pieniądze, o interesy wielkich firm. Dziś na trasach wyścigowych bolidy, które potrzebują lotniczych stateczników, by nie oderwać się od ziemi. Niemiecka Republika Federalna. Pierwsze po olimpiadzie międzynarodowe regaty żeglarskie na olimpijskich wodach. Udział bierze 1500 załóg z 24 krajów. Wśród tradycyjnych konkurencji nowe typy żagli i łodzi, które ubiegają się o udział w najbliższej olimpiadzie. Dwuosobowe jolki zbudowane ze sztucznych tworzyw osiągają doskonałe rezultaty nawet przy słabych wiatrach. Z największym zainteresowaniem oczekiwano startu w kategorii katamaran. Katamaran wymaga akrobatycznych niemal umiejętności załogi. Jest najszybszą łodzią żaglową. Przy dobrym wietrze może konkurować z motorówką. Widzieliśmy ich przed paru laty w Polsce. Harlem Globetrotters. Przez pewien czas nie występowali. Wydawało się, że wyczerpali wszystkie triki. I oto są znowu na europejskim tournée. Skrzyżowanie sportu z cyrkiem reżyserowanego widowiska z maestrią koszykówki. Nikt tego oczywiście nie traktuje poważnie, ale jak się okazuje, publiczność to lubi.